Siema, siema, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Pawelek20 i dzisiaj jesteśmy na serwerze vertes.pl znowu na Skydown. Chciałbym wam przedstawić znowu moją działkę, tylko że już trochę w innym stylu. Wczoraj nagrywałem odcinek i wczoraj go też wrzuciłem. Pierwszy raz było w nim intro, pierwszy raz zrobiłem w nim... Czekajcie... Jak to powiedzieć? Pierwszy raz zrobiłem w nim efekt przejścia z końca, tak jak widzieliście. Na końcu widzieliście pewnie efekt przejścia i więc intrem, a naszym pięknym filmem. Dzisiaj, widzicie? Za mną jest coś, o czym wczoraj mówiłem, że jeszcze mnie na to nie stać. Teraz mnie już stać! Teraz mnie już stać na połowę serwera. Nie no, aż tak mnie nie stać. Aż tak dużo kasy nie mam. Ale widzicie, mam kokobinsy, czyli to, o czym mówiłem w ostatnim odcinku. W końcu nazbierałem trochę expa, trochę więcej niż zawsze. Naprawdę nie, mam bardzo mało expa. To nie jest śmieszne, ja mam minimalne stawki expa, naprawdę. Dobra, niszczymy. Za to... też mówiłem wczoraj, że lepiej się hoduje kokobinsy, bo myślałem, że kokobinsy chodzą 8 expa za... czy tam 6 expa za 4 sztuki, a one chodzą za 8 sztuk. Tego nie dopatrzyłem. Marchewki idą za 4 sztuki 5 expa. No sprzedaj się. Sprzedało się. A tutaj idzie ilość 8. Sprzedaj 6 expa. Ja oczywiście je sprzedaję cały czas, bo nie mam co z nimi robić. Za... ogólnie przed chwilą, praktycznie w tym samym momencie wyrosły mi te właśnie drzewka. To ja sobie zacnę jeszcze na szybko. Będę się musiał podbudować tam do góry niestety. Ale trudno. Dobra, niszczymy dalej. Koniec. Schodzimy. To może być coś, że niszczę swoją siekierę, ktoś może powiedzieć. Niszczę swoją siekierę, mam już na wyczerpaniu, ja niszczę ją jeszcze bardziej. Będziemy mieli jeszcze większą hodowlę kokobinsów. Aha, nie wiem czemu jak stoję na shifcie, to nie mogę niszczyć bloków. Patrzcie. Stoję na shift. Ej, niszczą mi się, jakim cudem? Nie rozumiem. Ile ja będę miał tego drewna? Miałem 15, 16, 17, 18. Albo jeszcze więcej. 16, 17, 18. O Boże, będę musiał większą platformę zrobić. O. Posadzę od razu. Co ja zetniemy, będziemy mieli co jeść i sprzedawać. O. Proszę bardzo, marcheweczka. Gdzie są jeszcze marcheweczki? Halo. Dobra, nie ma. To idziemy posadzić nasze drzewka. Muszę powiększyć platformę. A to zrobię to właściwie. Akurat zrobię to. I tutaj też mi wyrosło. What? Te drzewa rosną dosyć szybko. Ja je posadziłem niedawno, tak szczerze. Tak 20 minut temu? Może? 30? To one bardzo szybko rosną. Muszę powiększyć platformę, naprawdę. No. O, zniszczyło się. 25... 26, 27, 28. 10 więcej niż wtedy. O Boże. Będę musiał mieć naprawdę dużą platformę. Dobra. Mamy... weźmiemy sobie trochę cobblestone'a i idziemy robić większą platformę. Dobra. Bo no, nie, niby dzisiaj założyłem tą hodowlę dopiero, a patrzcie ile ja już tego mam. Dobra, czekajcie, tutaj. 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 Wiecie co, zrobię to inaczej troszkę. Zrobię to trochę inaczej. I tutaj damy sobie te ladbery. Ej, no, kurde. I tu, dobra.
dobudujemy sobie jeszcze tutaj. W takim razie i będzie nam jeszcze lepiej. Tutaj jeszcze posadzimy. Tutaj jeszcze, proszę. I to już chyba będzie starczyło. Nie! Kurde, nie wziąłem kilofa. Zaraz przyjdzie to zniszczyć. Dobra. No widzicie, moja hodowla kokobinsów się już bardzo rozrasta. Gdyby tak się rozrastała marchwi, to... Przynajmniej kokobinsy nie potrzebują wody do rośnięcia. Bo to już by była tragedia. Girta pod sobą. To ja już bym nie hodował od razu kokobinsów. Od razu bym z nich zrezygnował. Jakbym wiedział, że potrzebują girta i tego. I wody. To już... O, dobra. To ja sobie to przerobię na tego. Na deski. Dziękuję. To... Ej, wiem kilof. To czemu... Boże! O, Boże. Czekajcie teraz. Muszę posadzić te kokobinsy, których prawie nie mam. O Boże, ale mam tych kokobinsów dużo. No widzicie, tutaj zarobię jednak. Tutaj zarobię. Tak z 1000 ekspa dziennie może nawet. 1000 ekspa dziennie mi stanowczo wystarczy. Po dwóch tygodniach będę już miał na... Po około dwóch tygodniach, jak się będę starał, będę miał na jakąś rangę. Nie wiem, na złoto. Spróbuję uzbierać do końca wakacji na złoto. Zobaczymy, czy mi się uda. No mam nadzieję, że mi się uda. Tu nic nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. Niszczymy, sadzimy, niszczymy, sadzimy. Otóż mam też taki pomysł na serię z widzami. Tak, no nie mam może za dużo, wiecie o tym chyba. Mam 13 subów i bez tego 3 to są od moich kolegów takich z w realu. Nie, więcej niż chyba z 5 może. Więc nie wiem, ale ostatnio zauważyłem, że mam mam te 3 komentarze pod filmem tamtym, moim, SkyTown. Ogólnie Sky... Ej! Ej! Bo tutaj posadziłem na jedną kratkę za szybko. No nie. Zauważyłem, że bardzo szybko tam nabijacie wyświetlenia ogólnie. O nie, skończył mi się kilo, znaczy siekiera. Kurde, nie gadaj, że mi się jeszcze nie zniszczy to drewo. O Boże, na szczęście mam drewo jakieś. O, zniszczyło się, w końcu. Może to jeszcze. O Boże, nie chce mi się już iść po żadną siekierę. O, dziękuję bardzo. To musimy dać... Tu. Zaraz powiększę tą platformę, nie bójcie się. Wiem, że nie mam za dużo może jeszcze widzów, no ale taka seria może by się przydała. Oczywiście wymagania do tej serii to pod tym odcinkiem napisać zgłaszam się nick w Minecrafcie. Zgłaszam się nick w Minecrafcie i trzeba... Ogólnie trzeba zasubskrybować, dać lajka pod filmem, napisać ten komentarz i jest specjalne też uprawnienie, jest specjalne uprawnienie, że musicie, teraz nie musicie nikomu dawać, bo nie jestem z nikim, ale jeżeli będzie już pierwszy odcinek tej serii z widzami jednak, to musicie także dać suba, o, dziękuję. Musicie także dać suba osobie, która ze mną była w tym na odcinku. Jeżeli sprawdzę i dałeś mi suba, ale mu nie dałeś, to automatycznie odpadasz. Na przykład ci wylosuję, dałeś mi suba, ale mu nie. Niestety, odpadasz. Czekajcie, co ja chciałem zrobić? Patyki. Po pierwsze muszę sobie zrobić siekierę. A po drugie motyka. Dobra. I muszę wziąć trochę cobblestone'a znowu.
A po... Nie, dobra, nie będę jeszcze sadził. Nie potrzebuję jeszcze. Widzicie, moja działka się już bardzo rozrasta. Widzicie, ja tutaj mam pełno pracy. Pełno. No nie. Po prostu zaraz się załamie. Nerwowo i psychicznie. Psychicznie. Dziękuję bardzo. Tutaj już nie mogę powiększyć, bo mam... Potrzebuję ulepszenia działki. Więc piszcie w komentarzach, czy chcielibyście w ogóle taką serię. Jak tak, to... nie, no ogólnie, piszcie od razu, czy... piszcie, czy chcecie taką serię i od razu w tym samym komentarzu możecie napisać, że chcecie. I od razu zgłaszam się. Aha, tutaj nie mogę sadzić, zapomniałem. Dobra, sadzimy. To jest też ten kłopot, nie mogę tam sadzić. Ale dobra, za niedługo będę miał w końcu 1 ekspa, to coś tam posadzimy. Oj, nie mam kokobinsów. Muszę po prostu pościnać coś. Tu jest jeden wyrośnięty. Dziękuję bardzo. Gdzie są kolejne? Proszę mi kolejne dać. Ej, no, przeszedłem obok niego i nie zauważyłem. Tutaj, proszę bardzo, dziękuję. No widzicie, mam tutaj mnóstwo pracy już. Jak ja tutaj przed chwilą nie miałem prawie nic do roboty, to teraz mam tyle do roboty, że nie chce mi się tutaj już nic robić. Kurde! O Boże! Ile tego tu jest? Czy mi się wydawało, czy tu wrosną? Nie. Dobra. Ile tutaj jest pracy? O Boże! Ej, serio? To nie jest żart! Jak, nie wiem, czy wam by się chciało co 5 minut przychodzić na górę po drabinkach i sprawdzać, czy wszystko wam wyrosło. Dla mnie to jest już obciążenie. Naprawdę. Tutaj gdzieś jeszcze jest do posadzenia? Tutaj, dobra. I będę decydował sam, z kim będę nagrywał. Los nesę. Nie na żadnej stronie, po prostu wezmę myszkę. Powracam kołem, tak jak teraz robię, proszę bardzo. Powracam tak i w końcu skończę obracać. Teraz mi wypadło na kilof, teraz mi wypadło na motykę, teraz mi wypadło na nic. No, widzicie? Dropnąłem kosę. O Boże, kolejne wyrosły! Co to jest? Halo! Już nie chcę mieć farmy kokobisów. I w końcu się zatrzymam i potem wybiorę już bez koła fortuny mojego w myszce. Wybiorę jeden z tych, które tam, jeżeli będą to oczywiście komentarze w stylu biorę udział, jeżeli to będą komentarze coś tam like i tylko jeden będzie biorę udział, to ten jeden od razu wygrywa. Ale musisz mieć oczywiście Skype'a, nie TS-a. Skype, nie TS. TS-a nie przyjmuję. O, nie mam już. TS-a nie przyjmuję, ponieważ sam nie mam TS-a, mam tylko Skype'a. Oczywiście to nie jest mój normalny Skype. To jest Skype do pracy, czyli do nagrywania filmów z widzami. Albo to jest do pogadania z kolegami z... O! Mi się wydaje, że pada na dworze. A, chyba pada. To będzie... mam drugie konto Skype, ale to na nim nagrywam. Tak jakby z Mr. Maćkiem na przykład. Bo jeden odcinek był z Mr. Maćkiem, nie wiem czemu już w ogóle nie przychodzi. Dobra, zjem sobie karotkę. O Boże, nie! Czekaj. Czekajcie. Czekajcie. Teraz sobie tak myślę. A tak, dobrze wszystko powiedziałem. Aha, nie, bo ja myślałem, że... ja wam powiedziałem, że nie chcę serię z widzami, czyli że... Nie wiem, jak to powiedzieć. Bo ja wiem, że powiedziałem, że to, że wy będziecie ze mną nagrywać przez Skype'a, wiem, że to powiedziałem, ale wydawało mi się przez chwilę, że powiedziałem seria z widzami, czyli że nagrywam z 10 osób i każdy mówi, w co chce grać i to będzie taki live'ik jakby. Myślałem, że to powiedziałem.
Chociaż to jest podobne. Ale nie, po prostu nagrywam z jedną osobą, ona wybiera serwer i tryb. Oczywiście serwer non-premium na razie. Serwer premium na razie jeszcze nie przyjmuje też. Moja postawa nie przyjmuje jeszcze serwera premium. Więc najlepiej, nie wiem, Vertus.pl, na przykład Skytown zaprosi mnie do działki, porobimy coś albo coś. Taki luźny odcinek, nie wiem czy luźny czy nie. Jak będziesz chciał, tak będzie. Czekaj, tutaj wszystko posadziłem, tak. To tutaj sadzimy jeszcze. To jest mnóstwo pracy, naprawdę. O Boże! Ile ich rośnie na sekundę? Co to jest w ogóle? Jak miałbym zrobić live'a tak długiego, aż w końcu nie zauważę ani jednego wyrośniętego kokobinsa, to chyba to by trwało kilkanaście godzin. Chyba że teraz już nie ma żadnego. Chociaż teraz by mi się przydały właśnie. O, jest jeden wyrośnięty, ale tutaj jeszcze sprawdzę. Plum. I chyba już nigdzie nie ma. Nie, dobra. No nie, kolejny wyrósł? Na moich oczach normalnie, przebiegłem i wyrósł. Dobra, sadzimy to i jedziemy. No, kolejny. Bo czemu byś nie? O Boże, już mnie palce bolą od sadzenia tych wszystkich kokobinsów. Kurde, kolejny wyrósł. A ja akurat zszedłem. Dobra, to był taki drugi pokaz mojej działki, tak jakby. Trochę się już ona rozrosła. Na chwilę włączyłem, nie wiem czemu, F3. Czyli moje FPS-iki i XYZ. Możecie sobie zobaczyć, gdzie mam działeczkę. Skytown oczywiście, 4 nawet napisałem na czacie. O, pisałem coś akurat, te. ST4, musicie też mieć przed nickiem ST4 i wtedy możecie przyjść 379971. To jest moja działeczka. No to, nie wiem, może pożegnamy się tak jak zawsze. Znaczy zawsze, tak jak w tam następnym odcinku, to ja jeszcze nie wiem co będzie. Tak jak w poprzednim odcinku, czyli wejdziemy sobie tutaj do kopalni. Nie mam tutaj tych, bo już je wykorzystałem. Nawet kupiłem jeszcze jeden i też go wykorzystałem. A posadę to nie mogę. Dobra. To ja się... Dobra, już wyłączę te FPS-y, bo mnie denerwują. To ja się z wami żegnam. Narkia, siemanko i cześć. Jeszcze raz nie karotką, z tą pikaksem wam pomacham, bo w tamtym odcinku też wam machałem. Narka!